Cześć. Dzisiaj zabieram się za czyszczenie karocy, bo jutro mamy ślub. Peter już sprawdził hamulce. No więc trzeba ją wyczyścić, a potem zabieram się za uszęże. Come on. Idę jako i gang op huset Wilkerec, for vi har bryllupimon. Vi har tjekket bremser, og nu skal den lige finpusses, så den er klar til i morgen. Efter man har pusset sidste 2 uger tolv vogne, som skulle være klar til dørhaven, og platmale, og give en masse letterfelt til kalasjer. Åh, så er der virkelig træt pusset vogne i øjeblikket. Mówię w Poduńsku, że przez te 2 tygodnie wyczyściłam 12 takich dużych powozów do tego parku, tam gdzie wywozimy, i przemalowałam wszystkie zarysowania i wyczyściłam takim specjalnym płynem do skór wszystkie buty skórzane, więc na chwilę obecną mam potem czyszczenia wyczyn. Powóz gotowy. Idę zabierać się za uprzęże. 2 tygodnie, jaka będzie jutro pogoda. A wołna kla. Gojaj i gang. Jeg starter først med at vaske syltøj, fordi den virkelig trænger til. Og så bagefter tørrer jeg lidt af, og så huser med letterfix eller showshine. I zaczynam za mycie uszęży, a potem będzie jej. Uprząż już gotowa, silce jak dla. Nu kører vi på vakse og læsse vogn. Og sådan ser ud vores fredag aften. Teraz idziemy do warsztatu załadować karoce. I tak wygląda nasz piątek wieczór. Gdyby ktoś się zastanawiał, co my robimy w weekend. Åh nej, Frederik. Og nu læser vi. Sobota rano. Koni już były wykąpane o 6 rano. Teraz idziemy. Muszę posprzątać. Czekajcie.
get on. Godmorgen. Har vi lort i morgen, så kører vi til Blønum. Og det blæser. Hvor mange grader er det? To. To. Lige nu. To grader. Dzień dobry. Rano jedziemy do ślubu, tylko 2 stopnie i będziemy powodzić wzdłuż morza, czyli będzie zimno i wiecznie. Znaleźliśmy parking, ale to w ogóle nie jest takie proste. Takim dużym zestawem, jak jesteśmy w takim miejscu, gdzie są tylko takie super wille i w ogóle nie ma żadnych parkingów, ale mamy. Proszę. To jest taka najdroższa dzielnica na północ Kopenhagi. Det er ikke så nemt at finde en parkeringsplads, når man kommer med en så stor sæt, og heller ikke når de er i Rungsted. Så man skal være lidt kreativ. I dag. Og det selv om solen er, så er det bare koldt, når man tager uniformen på. Mówię po dojsku, że będzie zimno, bo jak się powozi do takiego ślubu, no to trzeba mieć ładne rzeczy. Jak się ma ładne rzeczy, to się nie ma ciepłych rzeczy. Jest za 10:11. Pannę Bonę odbieramy, mamy odebrać o 12:15. Czyli mamy dobrą, bardzo dobrą godzinkę, mamy tylko 10 minut, bo tak nam się udało znaleźć parking, że mamy tylko 10 minut do niej, więc mamy dobry czas. Wie 10 minuta i 11, o wiska hente bruden 12:15, so wie ha gul in tim, ci wea klar, o wie ha kun 10 minuta, ci bruden, for di wie heldig med parking. So, wie ha gul tilt. Bo tutaj jest krzaczek i Prymus chce sobie jeść to. Prymus wie Kennedy spise hek. Ja Prymus? Selvom den er tør. Dobra, mam nożyczki i ścinamy skarpety. De er også noget at træne så meget. Som og de stoler har været er til noget. Ja, eller tyk. Han kunne godt tage varme strømper i hans stoler, men hans er også lidt bredere.
Henek dobrze mógł włożyć te grube skarpety w te buty. Ale normalnie te skarpety powinny być krótkie, a nie takie długie, bo po co? Tylko się w stopy. W stopy jest zimno. No to jedziemy. Tu mamy muzeum Karen Blixen. Tatuńska pisarka, co napisała m.in. Pożegnanie z Afryką. Marzeń jest właśnie, żeby mieszkać tutaj. Bo cała ta ulica ciągnie się wzdłuż wybrzeża i tu są właśnie te piękne, takie drogie domy. I to jest bardzo niedaleko, kilka kilometrów od tego parku, w którym pracujemy.
mamy gości, którzy właśnie się spóźnili. Mówiłam, już powinni być w środku, a dopiero chodzą do kościoła. Taka ciekawostka. W duńskich kościołach jest zawsze toaleta. Albo zwyczajnie obok. I druga sprawa to, że duńskie kościoły nie są duże i one są ogrzewane. Więc podczas mszy jest ciepło i toalety też są ogrzewane. I czasami jak powozimy do ślubu i czy do pogrzebu, na pogrzeb i jest bardzo zimno, to czasami idę do toalety i stoję z 10 minut, żeby się trochę ogrzać. I już wracamy. Very, co kiwa widzi pakiengspis. Bo wie, mal sultnen oczerść, będzie tak so kold. Minut i już parujemy. Teraz jeszcze tylko wyczyszczę trochę konie. Ci minura o wiekla z kalistry leheste. Hanuwa po tank station. No kojami. Henryk był na stacji benzynowej kupić coś do picia. Jedziemy. Da klagen er næsten fire, og vi har spist morgenmad, eller jeg har spist morgenmad klokken 7, fordi han har slet ikke spist noget i dag. Så kører vi forbi vores yndlingssted pizzeria, og så tager pizza. Już mamy godzinę czwartą, jesteśmy w drodze do domu, ale jeszcze podjedziemy po naszą ulubioną pizzę. Jedliśmy przez cały dzień, ja zjadłam śniadanie o godzinie 7, więc jesteśmy naprawdę głodni. Przyjechaliśmy, już jest godzina 5 i wzięłam pieski, bo przecież od rana cały dzień w domu siedziały. Idziemy do stajni. Na szczęście stajnia jest posprzątana i wprowadzamy konie i mamy wolne! I mamy wolne! Jeg skulle lige hente hunde, fordi de sidder hele dagen hjemme. Så nu går vi lige til stall. Heldigvis Michelle har ordnet stall. Så skal vi bare tage de sidste heste ind, og så holde fyraften. Ja tak. Nu vi skal også læse af. Skal vi det? Skal vi? Vi skal også læse af? Musimy rozładować. Pachur op. Tyki. Tyki. Hej Fuzi. Hej Luki. Hej Luki. Jessie. Jessie. Hej Jessie. Hej.
gdzieś je, tu się ja je, tu się ja. Så sætter vi bil på plads, og så er vi færdige for i dag. Han er ikke også at parkere så meget i en af kondisene. Dobrze, że słońce świeciło cały dzień, bo to było jakoś bardziej znośne i nie było aż tak zimno. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Cześć. Hej, hej.